Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny film na moim kanale i dzisiaj znowu jesteśmy na tym, na tej mojej wyspie, którą będziemy rozbudowywać. Nagrywam to od razu po poprzednim odcinku, w sensie, no nie tak do końca od razu, bo chwilę sobie posiedziałem i pokopałem kobla. Jak widzicie, mam troszkę ponad stack kobla, ale zniszczył mi się totalnie kill off, musiałem go już dokończyć do końca. Ale spoko, to jest git, ponieważ i tak sobie zrobimy nowe, mamy patyki, więc od tego zacznijmy sobie w sumie ten odcinek, żeby zrobić to. Ale słuchajcie, to jest najważniejsze, że mamy ten stack kobla, bo to... że tak powiem, daje nam ogromne możliwości. Jestem sam na serwerze aktualnie i to jest jedyny niepowtarzalny moment na to, żeby pójść i zabrać te rzeczy z tamtego więzienia, w którym byłem. Mam nadzieję, że nikt nie wejdzie w tym czasie na serwer. Ja sobie to całkowicie przemieniam na pół bloki, tak żeby po prostu tam móc przejść normalnie, elegancko. I musimy teraz obrać dokładny kierunek. Musimy najlepiej tutaj zmieścić się pomiędzy tym i później wrócić jakoś. Ewentualnie możemy dokopać się do tego i przeskoczymy po tym wszystkim i zejdziemy tam dalej. Tak może będzie lepiej, tak będzie lepiej, dobra. Więc lecimy w tym miejscu stąd i w tamtą stronę. A ja w tym momencie, widzowie, zachęcam was do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. Kto jeszcze tego nie robi, a kogo nie ma również na moim kanale vlogowym, to serdecznie tam zapraszam. Ponieważ tam za niedługo mam pewien plan na to, żeby zacząć coś tam nagrywać fajnego, takiego jakby nie tylko vlogowego. Ponieważ tak sobie przemyślałem, to wiele z was lubi również gaming, więc pomyślałem, że może od czasu do czasu bym tam nagrał również jakąś grę. Ale niekoniecznie byłaby to gra Minecraft, w sensie byłyby to na przykład może jakieś horrorki bym sobie pograł i tak dalej, więc jeżeli ktoś z was jest zainteresowany czymś takim, to serdecznie zapraszam, możecie tam wejść, link jest oczywiście w opisie, tam macie odnosik do mojego kanału Filip Szczypka, tak się nazywa, a kanał Szczypson Plus, no na razie go nie robię, bo po prostu nie mam na to czasu, ale może kiedyś, nie mówię nie. Dobra, doleźmy tutaj do końca. Przydałoby się w sumie wrócić na ten kanał Szybson Plus, bo tam niewiele brakuje, żeby dobić 100 tysięcy subskrypcji, nie? A byłaby już wcześniej 100 tysięcy, no byłoby fajnie, dobra. Raz, dwa, trzy, jesteśmy tutaj, świetnie. Postawmy sobie jedno w tą stronę, żeby mieć łatwo, elegancko. Dobra, tutaj widzę, że są jakieś... Ej, tego nie było, oni to dopiero co stworzyli chyba. Dobra, przejdźmy sobie tu. I teraz będę musiał tu jakoś wrócić później, ale damy radę. Dobra, uwamałem się z powrotem na wyspę, nie? Ej, dobra, zobaczmy, że tu są rzeczy. Są rzeczy moje, są rzeczy. Jo. Dobra, rozwalmy to. O, tu jest jeszcze pod tym. Dobra, wcześniej tego nie było, oni tu musieli zamurować. A, bo oni tam budowali na dołu tą do tortur. Może mi to zamurowali niechcący. Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś jest, co by mi się przydało tak bardzo na teraz. Pochodnie by mi się przydały, to wiem, że by mi się przydało. Biorę tam diamenta też, a co? Może się przyda. Dobra, kolejne pochodnie i trochę jedzenia by mi się przydało. Weźmy to. Marchewki. Ziemniaka wezmę, rozbuduję se na ziemniakach, tam będę miał farmę. To weźmy, żeby mieć co jeść. I dobra, nie będę ich aż tak okradał, bo po co? W sensie jakby ja sobie dam radę sam bez nich, nie? Więc jakby ja lecę i wracamy z powrotem, tylko teraz jak tam wrócić. Dobra, czekajcie, musimy zrobić tak. Musimy postawić tutaj, suń się troszkę, ziomeczku, bo troszkę mi tutaj przeszkadzasz. Dobra, rozwalmy to z powrotem. Okej, jest świetnie. I teraz słuchajcie, musimy zamknąć ze sobą całkowitą poszlakę, więc musimy całkowicie wszystko rozwalić. Wiem, że stracimy sporo tego, ale trudno, tak trzeba zrobić. Trzeba to stracić, bo po prostu, jakby wiecie, niepotrzebne to jest, żeby oni wiedzieli, że ja jakkolwiek tam u nich byłem, nie? Już nawet nie walczę o te bloki, bo zyskaliśmy o wiele więcej innych rzeczy. Zyskaliśmy przede wszystkim diamentowy kill off, więc to jest dla mnie najważniejsze. A pewnie i tak nieraz jeszcze tam pójdziemy, więc jakby na razie tyle mi wystarczy, a nie będę tam więcej okradał, wiecie, mógłbym więcej, ale mogliby to zauważyć, byłoby wielkie ryzyko, a trochę nie ma sensu na razie, więc wydaje mi się, że na pewno znajdziemy jakiś inny sposób na to, żeby tam ich okradać. Na dany moment to mi wystarczy, mam wszystko, co potrzebowałem i musimy wrócić z powrotem na wyspę, więc rozwalmy to wszystko, wrócimy, rozbudujemy ją sobie bardziej, to trzeba dół rozbudować i zdobyć więcej dirta. Ajajaj, dobra, wziąłem żelazo, więc fajnie, bo zrobiłem sobie żelazne narzędzia, to jest fajne, bo jakby tylko z tamtej ich wyspy jestem w stanie zdobyć żelazo. U siebie nie jestem w stanie zdobyć żelaza, bo ja nie mam takich rzeczy po prostu, wiecie, o co chodzi. Więc jakby trzeba sobie tylko radzić z tego, co ja mam. A na całe szczęście wykorzystałem moment, w którym ich nie ma i sobie zabrałem małe co nieco. Dobra, jak to wygląda sytuacja? Dobra, już niewiele do końca zostało. Skopmy to i zajmiemy się tym, żeby... może rzeczy pochować sobie do skrzynek. Ja też się boję, że oni w sumie mogą to samo zrobić ze mną i mogą tutaj przyjść i mnie okraść tak naprawdę. Więc ja będę musiał zrobić sobie jakąś skrzynkę, którą ukryję dobrze. I myślę, że ją ukryjemy tutaj na dole. Zrobimy sobie tutaj jakieś takie pomieszczenie i w nim sobie ukryjemy te rzeczy. Ale póki co musimy zrobić inną rzecz. Musimy zebrać to, musimy zebrać to. Zasadźmy tutaj jeszcze raz te nasiona, ale zasadźmy też jeszcze jednego ziemniaka. Więc niech jeden ziemniak pójdzie sobie tu, w tym miejscu. A tutaj zróbmy to, niech sobie tak jest. Będziemy wiedzieli, że to jest ziemniak. Tu nam jeszcze chyba rosną dynie, tak mi się wydaje, że to są dynie albo arbuzy, nie wiem, ale się domyślam, że tak to ujmę. Dobra, to rozbudujemy sobie chyba wzdłuż tak bardziej, albo przeniesiemy to całkowicie gdzie indziej. W ogóle tak swoją drogą generator kobla mógłbym przenieść gdzie indziej. O, to jest plan, to jest plan.
Dobra, ale mam więcej tych więc rozbudujmy to sobie tutaj wszystko i zaraz sobie zrobimy miejsce na to. Raz, dwa, trzy, cztery i tutaj będzie teraz dirt, więc postawmy dirta. Tak to ma wyglądać? Tak, dobra, jest na równi i akurat drzewo wyrosło za mną, więc bardzo fajnie. Rozwalmy je i zobaczymy, co nam tutaj wydropi fajnego. No w sensie wiem, że drewno, ale może wydropi nam jeszcze jakieś dodatki, takie jak właśnie sadzonka czy jabłuszko, byłoby miło. No i tam będziemy mieli na dół zejść. No, ej, zaczyna to naprawdę się prezentować wybitnie. Wybitnie, o, mamy sadzonkę kolejną. Więc postawimy ją sobie od razu tu. No i liczę na to, że zaraz coś wypadnie i posadzimy tutaj jeszcze. I tu jest kolejne drzewo, patrzcie jak to rośnie szybko. Ej, ale to drzewo to ja już w poprzednim odcinku ścinałem i ono znowu wyrosło dobrze. To jest jakieś, tu lepiej jako światło pada chyba. Dobra, mamy to. Niech te sadzonki spadają, przydałoby się tutaj wypełnić to całe, żeby te sadzonki nie wypadały poza, wiecie o co chodzi. Więc zróbmy może coś takiego. Bo i tak jakby wiecie, to nam się tu przyda i tak tu możemy te sadzonki dalej sadzić, że tak ujmę. Tu możemy zrobić takie trochę grubsze to. Dobra, weźmy to. Na razie nie chcę korzystać z tego diamentowego kill-offu i może lepiej będzie jak w ogóle odłożę sobie wszystko. Zróbmy sobie podwójną skrzynkę, więc weźmy sobie ten crafting. Up, dobra, postawmy skrzynkę. Crafting dajmy. Mam dwa craftingi. Dobra, zróbmy. Nie, tak chciałem to zrobić. Chciałem postawić jeden na drugim. Dobra, postawmy tak. Będziemy się mieli zaczynkować, jakby do mnie strzelali. Dobra, i odłóżmy sobie tutaj te wszystkie rzeczy. Mamy jednego diamenta, czyli to w sumie nie jest zbyt dużo. Ale okej. Jesteśmy trochę głodni, więc jedzmy sobie chleb. Weźmy sobie. Mamy siekierę, mamy to, mamy kilo, więc fajnie. Tu zrobimy sobie, to będzie nasz sprzęt awaryjny. Teraz będziemy operować na żelaznych rzeczach. Zróbmy sobie więcej siana. Weźmy sobie to, weźmy sobie to. Weźmy sobie to i będziemy sadzić drzewa zaraz. Dobra, i zrobimy tak. Zróbmy więcej jedzenia. Dobra, fajnie. Mamy kolejną sadzonkę, więc posadźmy ją od razu tutaj. I zaraz tutaj potrzebujemy jeszcze w tym miejscu sadzonkę. Okej, i jeszcze w tym miejscu sadzonkę potrzebujemy, więc postawmy tak, tak. I jak to wszystko nam powypada, to sobie to uzupełnimy. Dobra, lecimy tu. Coś takiego. Raz, dwa, trzy i znowu dirt. Raz, dwa i w ten sposób mamy, dobra. I teraz nic, tylko czekać na sadzonki. Dobra, tu mamy kolejną sadzonkę. Czy jest jakaś na drzewie sadzonka? Nie ma, ale i tak ją musimy. Dobra, postawmy tu na razie. Dobra, niech tu wypadnie coś fajnego. O, kolejne drzewo, dobra, świetnie. To tak nam szybko... oświetlić bazę trzeba, bo ona już jest na tyle duża, że zaraz mogą się tu respić jakieś nieprzyjemne gostki. Więc zróbmy tak, postawmy sobie tutaj jedną pochodnię. Postawmy sobie tutaj, 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 tutaj. Tutaj, dobra, jest elegancko. Wypadła nam kolejna sadzonka, posadźmy ją tu. Dajmy tu pochodnie. Dobra, mamy to oświetlone. Postawmy tu, tu. Oj, 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 muszę z jednej zrezygnować. Zrezygnujemy z tej. Ona jest na środku, a muszę z jednej zrezygnować z prostego powodu. Jeszcze coś by się przydało dać na dół. Żeby tu mi się też nic nie zrespiło. Dobra. I w ten sposób mamy już zrobione to wszystko fajnie. Tutaj mi znowu się kolejne drzewo rozrośnie. Weźmy kolejną sadzonkę, posadźmy od razu tutaj. I potrzebujemy jeszcze trzy sadzonki. Czy coś tu wypadnie fajnego? No chyba tak średnio. O, mamy jabłko, dobra, no to zawsze coś. Zawsze coś, zjedzmy sobie chleba, bo jesteśmy głodni. Tu może to, czekajcie, bo te liście są tak nad przepaścią, że jak ja ich tutaj nie stanę, to mi spadną sadzonki, nawet jakby się pojawiła. Więc weźmy, dobra, jest kolejne jabłko. Złapałem je, dobra, git. I teraz tak, pozbądźmy się tych liści od razu tu. Bo z tych liści i tak bym nic nie złapał, a reszta niech sobie na spokojnie wypadnie. I mam nadzieję, że zdobędziemy kolejną sadzonkę. No dajcie mi sadzonkę! No nie, no dobra, jest lipa. Jest lipa, dobra. Potrzebujemy jeszcze dwie. Nie, trzy sadzonki. Trzy sadzonki potrzebujemy. Czy z tego drzewa będą trzy sadzonki? Może być ciężko. Ale dobra. Ziemniak jest. Mogłem kości zabrać od nich. Ajajaj, nie przemyślałem tego. Ale dobra, mamy to jakoś rozbudowane. Zajmijmy się tym dołem, więc zróbmy tak. Zróbmy w ten sposób. Dobra, niech będzie. Zróbmy jeszcze tyle, dobra, mamy te półpłytki. A, potrzebujemy kobla więcej. Mamy, dobra, będziemy musieli znowu podkopać kobla. No dobra, trudno, ale zróbmy może. Z czego by to zrobić? Dobra, zróbmy to z desek. Zróbmy z desek całkowicie ten podest. Aha, tylko ja tego podestu nie zrobię nawet, bo to jest. To mi blokuje, ale dobra, będziemy mogli tak zbierać. Będziemy musieli od razu rozwalać i od razu na bieżąco budować. Czyli jedno piętro budujemy. Jakby jeden poziom i od razu trzeba zbierać. Ale jak już to jedno zrobimy, to już nad sobą będziemy mieli łatwiej. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Dobra, zebrane. Bierzemy to. I od razu raz, dwa, trzy, cztery. I bierzemy do końca. Dobra. O nie, woda tu jest. Ajajaj, dobra, czekajcie, czy jak ja postawię tutaj... Mamy problem. Trzeba przenieść ten generator kobla najpierw. To jest najważniejsza rzecz, którą musimy teraz zrobić. Więc weźmy sobie te dwa wiadra, gdzie ja tu mam je. Trzymam?
Ej, skąd ja mam 3 wiadra? Czy ja ukradłem im wiadro jedno? O kurde, ale jestem mocny, że ja im ukradłem wiadro, dobra. Jest git, może tak być. Możemy tak to zrobić. I teraz, gdzie zrobić ten generator kobla najlepiej? Najgorsze jest to, że ja nie mam z czego zbudować ten generator kobla w ogóle. Dobra, wiecie co, musimy to zrobić inaczej. Musimy trochę wykopać jednak tego kobla jeszcze. Bo mi po prostu go brakuje. Więc dajmy tak. No i skopmy tutaj trochę tego. No oczywiście, będzie mi się to wszystko spalać teraz. Jasne, jasne, palcie się. Nie ma, ja lubię sobie tak pokopać niepotrzebnie kobla, że mi się od razu spali. No fajnie. A teraz i ten najgorszy, dobra, czekajcie, bo się boję, że mi to się spali jakoś. Więc ja to wolę zamurować. Też może mniej mi będą lecieć tam do tego te koble. No raz, zróbmy tak i od razu zbudujmy miejsce na generator. To jest najważniejsze. I może zróbmy ten generator kobla w ogóle nie na tej wyspie, ja bym to zrobił teraz jakoś. Tutaj będzie to. Więc może zróbmy, że już dalej nie będziemy robić więcej tego tych drzew, bo już mamy fajnie to zrobione, a ewentualnie w tamtą stronę będziemy to cisnąć. I teraz po prostu zróbmy tutaj, jest tak. Dobra, zróbmy całkowicie ten podest, niech to będzie już do końca. I zaraz sobie wykopiemy tego więcej, ale to będzie dobrze wyglądało, patrzcie, 24. Raz, dwa tu, dobra, tak, nawet za dużo tego zrobiłem, ale zróbmy to w ten sposób. Coś takiego. To będzie trzeba połączyć gdzieś z jakimś miejscem, jeszcze nie wiem gdzie dokładnie to połączymy. Pewnie to zamknie się tu jakoś z tym, ale dobra. I potrzebujemy kobla teraz, musimy wykopać jak najwięcej kobla, z którego zrobimy resztę. Znowu mi dwa drzewa wyrosły, ale to teraz nie jest najważniejsze. Teraz skupmy się na tym, żeby wykopać tego kobla. Więc może ja zrobię szybkie cięcie, bo to jest dosyć nudne, wykopię sobie trochę kobla i zaraz będę. Dobra, mam 20, nie mamy tego najwięcej, ale spróbujemy już z tego coś zbudować. Potrzebujemy zrobić generator kobla w taki sposób. Ja będę sobie stawał dokładnie w tym miejscu, tutaj na podejście. I teraz tutaj musi być lawa, tu będzie. Tu będziemy nam się respić. Tu musi być miejsce wolne. I tak musi to być. Dobra, coś takiego. I teraz musimy zrobić wszystkie te takie, wiecie, takie, że tak powiem, podbitki. Zrobimy coś takiego i teraz tu, tu i tu. Tutaj też musimy to dać. Coś takiego i z tej strony też by było miło, ale możemy zrobić w ten sposób. Coś takiego. I teraz może musimy iść to zabrać. O, dobra, ale mi tu drzewa porosły teraz, jak się odwróciłem. Nagle mi to się pojawiło tyle, dobra. Bierzemy to. Weźmy tak, żeby nie przypadkiem nie zniszczył sobie tego wszystkiego, bo byłaby mocna lipa. Dobra, i teraz tak, stawiamy wodę. Świetnie. I lawa. Działa. Świetnie, dobra. I teraz musimy to zamurować. Więc zamurujmy, może jakoś upiększę ten generator kobla później. Bo na razie jest taki bardzo kwadratowy. Ale spokojnie, to na razie nie jest najważniejsze. Więc zróbmy tak i rozwalamy sobie teraz kobla. O nie, tutaj tego nie ma. Tu bez tego. Dobra, coś takiego. O, i tu mam przerwę, idealnie mogę ciągle kopać. Jo, i mogę sobie siedzieć elegancko tak, o. I mogę sobie trzymać lewy przycisk myszy i sobie kopać. I sobie odpocząć. To jest plan. No i widzicie, i teraz to fajnie sobie działa. Dobra, zróbmy sobie pół płytki. I teraz postawmy tu, żebym przypadkiem nie wypadł. Będzie trzeba też barierki porobić, tak, żebym też na jakąś barierkę nie trafił. A coś takiego. Tam to będzie sobie dalej szło. Mamy generator kobla. Tutaj, szczerze, wydaje mi się, że nic nie urośnie. Kurczę, trochę źle to zrobię, powinienem to przesunąć. Może to przesunę po odcinku, ale póki co sobie zbierzmy jeszcze tego, te drzewa wszystkie, żeby móc tutaj zasadzić kolejne i będziemy mieli już naprawdę fajnie rozwiniętą tą wyspę. I co najważniejsze, udało nam się włamać na wyspę przeciwników, prawda? I udało nam się ich okraść z fajnych tutaj rzeczy. Ło, nie, co zrobiłem? Zamieniłem sobie to niechcący. Ale udało nam się ich trochę okraść, więc fajnie, bo jesteśmy troszkę do przodu. Oni tego nie zauważyli, też dowody zniszczyłem. Mam nadzieję, że im nie powiecie i że będę, że tak powiem, czysty, będę chroniony i nie wkopiecie mnie, prawda, w takie przestępstwo. Dobra, tu stawiamy i teraz musimy czekać. O, kolejne dwie sadzonki, Boże, jak fajnie, że to szybko tak wypada. Tu wypadła kolejna, stawiamy tu stawiamy, dobra, świetnie. Mamy jabłuszko, no przecież to się nam tu wszystko układa w taką jedną wielką całość piękną, że to super. I czy ja mam wszędzie, nie, jeszcze tu muszę dwa zasadzić, dobra, czy jeszcze dwie sadzonki potrzebujemy, ale to na pewno z tych wszystkich liści wypadną mi dwie sadzonki, nie wierzę, że nie. To jest niemożliwe, żeby mi to nie wypadło. Dobra, i nie mamy tego i możemy w tym momencie na spokojnie całkowicie pozbyć się tego dirta. I to jest dla mnie najważniejsze, bo ja tego dirta potrzebuję do rozwoju tutaj, prawda? A nie jest mi on potrzebny, tak żeby on tu po prostu sobie, że tak powiem, stał.
Więc weźmy sobie to tak, okej, tutaj, dobra, bierzmy to. Zrobimy z tego pole uprawne, ale myślę, że to zrobimy już w następnym odcinku, bo na dany moment, wiecie, na dany moment jakby już sporo zrobiłem rzeczy teraz, a trzeba sobie, że tak powiem, dawko... Ej, tu potrzebna jest woda. Tu potrzebna jest woda. My w ogóle musimy zrobić nieskończone źródło wody, przecież ja powinienem móc takie rzeczy zrobić. No jasne, że tak. Czemu ja o tym zapomniałem całkowicie? Dobra, musimy zrobić nieskończone źródło wody. Nieskończone źródło wody zrobimy dokładnie w tym miejscu. Stawiamy coś takiego. Coś takiego. Na razie prowizoryczne. Prowizoryczne. Okej. Okay. Musimy postawić tak. Dobra, świetnie. I teraz musimy rozwalić to. Zabrać wodę stąd. Postawić tutaj. Dobra, mamy nieskończone źródło wody. Dajemy tam. I teraz napełnijmy sobie elegancko wszystkie te. I świetnie. No i mamy fajne. Dobra, na razie niech to jest tak. To jest brzydkie, wiem, ale na dany moment nie trzeba nam nic więcej. A tu w tym miejscu teraz musimy zrobić bardzo ważną rzecz. Czyli zamurować to w ten sposób. I rozlać tu wodę, żeby nam się te sadzonki nie zniszczyły. Wiecie, o co chodzi. To jest nam potrzebne. Dobra, i teraz jeszcze uzupełnię to wodą. I świetnie. No i git. I mamy to zrobione, tylko muszę się i tak pozbyć całej reszty. Więc pozbądźmy się tego dirta do końca. Bierzemy to, dobra. I teraz myk, myk, myk. Ile tego jeszcze zostało? Mam nadzieję, że niewiele, bo już nie chcę się kopać tego dirta. Ale on jest bardzo dla nas ważny, bo inaczej będę musiał iść tam do chłopaków im podkradać dirta. A tego bym nie chciał. Dobra, weźmy to. Weźmy to, weźmy to. Tyle, ile możemy, żeby nam się tutaj... O, tutaj już nie będziemy mogli, ale to będziemy mogli. Dobra, tutaj i tutaj, świetnie. No i tam na górze też już nie możemy. Dobra, to jest wszystko, co możemy zrobić, że tak to ujmę. Bo więcej, że tak powiem, jak wykopiemy, to już zniszczymy sobie uprawę. No to ewentualnie bym mógł zrobić. Dobra, na razie to zostawmy. Na razie jest git. Mamy sporo dirta, więc tą uprawę przeniesiemy gdzie indziej. Mamy kolejną sadzonkę, więc sadzamy ją tu. Mamy sadzonkę, więc sadzamy ją tu. No i świetnie, i każda następna sadzonka, która wypadnie, to już jest na plus. A nie, jeszcze jedno potrzebujemy, ale właśnie wpadła mi do rąk, więc stawiamy ją tu. Świetnie! Dobra, elegancko. Dobra, mamy wyspę znowu coraz lepiej rozbudowaną. Ja kończę odcinek w tym momencie, widzimy się na kolejnym filmie. Trzymajcie się, elu!